Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z System Tory 152. O Boże, już się jąkam na samym początku. Witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Gothic 1 Arcades. Jak widzicie, udało mi się do tego przycisku dostać. Nie pytajcie w jaki sposób, było to co najmniej trudne. Teraz jeszcze wypadałoby stąd jakoś logicznie móc zejść, tak żeby się nie zabić, więc może zrobię sobie F5 i spróbuję stąd zeskoczyć. Siup, siup. Jak widzicie, Lando tutaj gdzieś biega. Chłopie, chłopie, chodź, chodź. Widzę, że Lando będzie miał ze sobą spory problem, żeby tu przejść. Chodźże tu. No, teraz powinno ci pójść trochę prościej chyba. Idziesz za mną? O, wow, idziesz za mną, dobrze. Nie wiem, czy to dobrze, że jestem taka mała. Wydaje mi się, że no okej, gra mi nie pozwoliła się jakby zwiększyć. Więc uznajmy, że to dobrze. Mam wrażenie, że albo w dzisiejszym, albo w jutrzejszym odcinku uda nam się modyfikację skończyć. Ale no zobaczymy. Tutaj mam nadzieję, że jedna droga prowadziła, nieważne którym korytarzem pójdę dokładnie. O, czarne ziele. Tutaj widzę, że jest jeszcze jakiś odłam. Nie wiem dlaczego nie mogę skakać pod altem. O, tutaj mamy maga tak w ogóle. Czemu nie mogę skakać pod altem? Zaraz zobaczymy. Klawiatura. Skok. Alt. Gra mi nie pozwoliła jakoś skakać. O, teraz mogę. Ja prawdopodobnie klucza do tych drzwi nie mam dokładnie, więc tak czy inaczej musimy iść tędy. No znowu nie mogę skakać. What the fuck? Czyli, że musimy iść znowu do naszego kochanego maga. Fajnie, że się z nim wreszcie widzimy. Siema. Hej, uważaj za tobą. Czekaj, to jest tylko Lando. Jest przyjacielem. Przeszliśmy razem przez teleport. Cóż, niczym mnie już nie zaskoczysz. Dość tego. Czy możesz nam wyjaśnić, gdzie jesteśmy? Mam pewne domniemania, ale chcę się upewnić, że mam rację. Pewnym jest, że do tej doliny można wchodzić i wychodzić tylko za pomocą teleportu. Wiecie co, sprawdzę sobie, czym włączyłam sobie timer. Tak, włączyłam sobie timer, żebym wiedziała, kiedy skończyć odcinek. Jak właściwie udało ci się tu dostać? Przecież przejścia były zamknięte, na drodze było pełno pełzaczy. Nie było rzeczy, z którym bym sobie nie poradził za pomocą prostej magii teleportacyjnej i paru tanich złych przemiany. Jednakże zaistniał pewien problem, przez co nie mogę teraz wyczerpać żadnego mocniejszego zaklęcia. Wyczarować. Aura tego miejsca sprawia, że moja magia jest niedziałająca. Wygląda na to, że nie zaszedłeś za daleko. Niestety, to prawda. Widziałeś już te drzwi tutaj w jaskini, nie są zamknięte, ale podejrzewam, że klucz, który leży tuż za tą przepaścią, to jest ten, lecz zdobycie go nie będzie takie proste. Jest zabezpieczony pułapkami, a ja po prostu nie mam tyle siły, aby się teleportować. Zawsze korzystałem z jakichś magicznych sztuczek i teraz nie potrafię się bez nich obejść. Czego próbowałeś do tej pory, by przejść nad przepaścią? Cóż, nie za wiele. Przepaść jest dość głęboka, a jak zresztą wiesz, mam lęk wysokości. Wystarczy, że raz spojrzałem w dół i od razu zrobiło mi się niedobrze. Gdy tylko poczułam się lepiej, chwyciłam za pochodnię i rzuciłam nią nad przepaścią, by zobaczyć, co jest za nią. I bum, nagle pułapka się zatrzasnęła i prawie straciłam rękę. Czekaj na ruch? Tak, zanim wpadniesz w przepaść, pułapka zdąży cię jeszcze zmiażdżyć i poćwiartować. Możesz spróbować, a zobaczysz, że co mam na myśli. Do teraz nie mogę otrząsnąć się z przerażenia. No okej, tylko żebym nie umarła. Czy Lando dalej za mną podąża? Chyba nie. Oni sobie tutaj będą ucinać drzemkę. Znaczy drzemkę, amciu. Podejrzewam, że jak strzelimy łukiem, to się wszystkiego dowiem. Si. Podobno przez pułapkę da się przeskoczyć, ale trzeba to umieć zrobić, a ja nie umiem. Ja zrobiłam F5 chyba, prawda? Zrobiłam, ale tutaj w oddali. No nic. Może być. A nie da rady naprawdę użyć, bo ja wiem, telekinezy? Wygląda na to, że się nie da.
Może z Lando coś poradzimy. Tylko jeszcze raz sobie zrobię F5, żeby się nic nie popsuło. Lando. Hej, stary. Siema, masz fajny dubbing. Magu. Witaj. Witaj, witaj, ty mi chyba nic nie powiesz jednak. Dobra, spróbujemy jeszcze raz strzelić. No cóż, no widać w sensie w jakim jakby stadium działa ta pułapka. Jeszcze raz sobie zrobię F5, żeby nie podejść za blisko, znaczy się. Spróbujemy przeskoczyć. Przeskoczenie chyba nie wchodzi w grę. Mamy jakąś przemianę, żeby mogła sobie polecieć? No niezbyt. Telekineza też nie działa. Ale gdybyśmy tak podeszli najbliżej jak się da. A, okej, okay, dobra, nie wiem, fajnie. No telekineza nic mi raczej nie pomoże tutaj. Ciekawe, no ale jakoś to trzeba przecież tutaj zrobić. Powiem szczerze, że chyba najlepszym sposobem będzie, żebym sobie po prostu załączyła poradnik, żebyśmy tutaj nie stali nie wiadomo ile czasu, bo nawet przez to, że już minęły 7 minut jakiegoś odcinka, ja się tak zastanawiam, okej, okay, jakim cudem, no nieważne. Tak czy inaczej, poradnik zawsze jest dobrym rozwiązaniem, jeżeli o to chodzi. Także zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy. Według gry powinniśmy nad tą przepaścią teoretycznie móc przeskoczyć. Chyba, że zrobimy to z rozpędu. Strzelmy. No, miało to jakiś potencjał większy. Także może spróbujemy się wybić jakoś tak ładniej. No, prawie. Widzę potencjał jakiś tutaj. Trudno mi uwierzyć, że tej pułapki nie da się w żaden, ale i to kompletnie żaden sposób wyłączyć. No, schowaj ten łuk. No, aż ty w mordę. To wygląda jakbym naprawdę mogła przeskoczyć. Może nie potrzebuję robić takiego dużego rozpędu. Spróbujmy jeszcze raz. No. A gdybym tak spróbowała stąd jeszcze raz skoczyć? Nie, to już w ogóle nie ma żadnego sensu. A może by się tam dostać za pomocą Lando? Co sądzicie? Lando? Możemy, myślę, że spróbować. Tylko, że musimy najpierw aktywować tę pułapkę. Myślicie, że damy radę w ten sposób? Teoretycznie to te kolce właśnie nie powinny nam zrobić krzywdy. Lando jest martwy, zawiodłeś, okej. Okay. Czyli to jednak tak działa, że Lando może zginąć, jednakże Lando może przeskoczyć. Wiecie co, nie wiem czy nie mam coś zepsutego, jeżeli chodzi o sterowanie. Wiecie co, niestety, ale spróbujemy użyć sobie Marvina. Oh my god. Może z drugiej strony będzie nam łatwiej przeskoczyć. Wybaczcie za takie cheatowanie na ekranie. W ogóle nie wiem, czy widzicie, ale jestem aktualnie duża, więc wydaje mi się, że powinnam być normalnie duża. Tutaj mamy klucz.
bo właśnie... Ale gdybym tak mogła nie celować, chociaż jej tak pewnie nie trafię. Tak, powinnam być duża, bo inaczej się nie da przeskoczyć. Hej, udało ci się, nie znalazłeś po... Co znalazłeś po drugiej stronie? Znalazłem ten oto klucz. Musisz pasować do drzwi, o których ci opowiadałem. Zobaczymy, czy moje przypuszczenia są słuszne. Widzę, że się jakaś ciekawa muzyka włączyła. Czy to tak ma być? Bo ja, przepraszam, nie widzę, co ten mag robi. Mam rozumieć, że on poszedł otworzyć to. Tylko, że się kamera zacięła. Okej, teraz mogę. Czyli wygląda na to, że ja po prostu powinna być duża i najzwyczajniej w świecie gra się zbugowała, więc dobrze, że użyłam cheatów. Co tam, panie magu? Witaj. Dobra, otwieramy drzwi. A w środku... Cacuszka. Skarby. Oh my godness. Wypadałoby teraz to wszystko pozbierać. W sumie. O, jest też jakiś przycisk. Przyciski nigdy nie są niczym dobrym. Oż ty w mordę. To co, zbieramy to wszystko. Niesamowite, to jest jakiś skarbiec. Tak więc moje przypuszczenia były słuszne. Widzisz tam ten szkielet? To muszą być czcionki kapitana Langriana. Powinienem go znać? Jakiś czas temu krążyło o nim wiele historii. Był kapitanem dużego statku piratów i drżało przed nim wielu żeglarzy. Ale pewnej nocy stary cwaniak wziął swoje łupy na łódkę ratunkową i przypłynął wraz z nim tutaj. Chyba nie był zbyt chętny do dzielenia się. Jego załoga była oszołomiona i oczywiście wszędzie go szukała. Krążyły pogłoski, że ukrywał się na małej wyspie. Nasza wyspa. Nie mogli. Langdon przez teleport, który uruchomił przez przypadek, a gdy go szukali, teleport znów stał się nieaktywny. To by miało sens, tylko dziwne, że umarł tu tak szybko. Ta, zbierzmy stąd najlepsze i wszystkie łupy, a następnie znikajmy stąd. No to jest fakt. To nie jest normalne, że nagle zginął. Znaczy w sumie nie wiadomo, jak bardzo szybko zginął, prawda? Tak czy inaczej pozbierajmy kompletnie wszystko. Bo się to... Hey, Lando, wiesz co, ja nie chciałam cię zebrać, że tak powiem. Tylko też chciałabym nie bagować się jakby. Hey, Lando, możesz się przesunąć stąd, chłopie. No dobra. No to zbierzmy wszystko. Księgę znalazłam tego gościa, zaraz ją przeczytamy. Tylko wiadomo, trzeba to zebrać. Także... No, ryżóweczka jeszcze i świecznik. Tej skóry chyba nie mogę wziąć, ten mag się na mnie patrzy jak na idiotę. Złoty wazon, kolejna księga tego gościa. Woda. Księga kolejna. Pierścień. Złoty talerz. Jest jakiś przełącznik, nie podoba mi się ten przełącznik. Ani trochę. Oj, kolejna księga. Proszę bardzo. O, tego świecznika to dlaczego nie mogę zabrać? Bo co? Co jest nie tak z tym świecznikiem? O, dziękuję bardzo. Jeszcze tutaj zostawiłam co nieco, bo mi Lando jakby przeszkadzał. Czemu oni się wszyscy na mnie gapią, jakbym nie wiem co? Popełniała jakąś zbrodnię. Widzę, że muszę sobie... trochę poskakać. Tu jeszcze coś jest. Złoty wazon. Gorzej, że się zbugowałam. O kurde. No niestety, ale czasami tak jest. Na bugi się nic nie poradzi jakby. Mogę to zdobyć? Kurde, widzę, że dzisiaj tutaj jest naprawdę jakiś szałciał. No halo, ja chcę to zebrać. Jakie badziewie. Nie chcę zbierać Lando, ani nic w tym stylu. Dobra, spróbujemy sobie wskoczyć tu.
O, teraz mogę cię zabrać. Świetnie. No przestańcie się tak na mnie gapić. Dobra, został nam jeszcze kuferek. Lewo. Lewo, prawo. O, fuck. Lewo, prawo, lewo. Wiedziałam, że tak będzie. Lewo, prawo, lewo, lewo. Czy ja mam gdzieś kod do tej skrzynki, że tak powiem? Mam. Już widzę, że jest zawiły. Więc zaraz sobie go wpiszemy. Tylko, żebym ja jeszcze umiała go wpisać. W sensie, niech. Muszę sobie ustawić jakoś tak ładnie telefon, żeby to zrobić. Dobra, lewo, prawo, lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo, 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 prawo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, 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 lewo, 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 prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, prawo. Wow, dziękuję bardzo. Złoty wazon i złoty talerz. Ta skrzynka mnie po prostu zabiła. Dobra, przeczytajmy jeszcze te dzienniki, bo wygląda na to, że udało nam się zebrać wszystko. O proszę, bardzo fajny pierścionek. Możemy zdjąć jeden i sobie dać ten. Mamy ochronę niestety minus 3, ale bardzo podoba mi się ten pierścień. Zróbmy sobie zapis i te księgi przeczytajmy. Napisana przez Langriana. Dzień pierwszy. Nudziło mi się, więc postanowiłem spisać swoje doświadczenia. Po tym, jak wraz z całym moim skarbem opuściłem mój statek za pomocą szalupy, trafiłem na jakąś małą wyspę. Była opuszczona, jednak w pobliżu góry znalazłem jakiś obóz. Moja nadzieja na to, że moja stara załoga, z którą nie podzieliłem się łupami, nie znajdzie mnie, była złudna. Którejś nocy w świetle księżyca spostrzegłem flagę mojego ukochanego statku. Musiałem uciekać. Okej, okay, teraz drugi tom. Dzień drugi. Jednak szalupą nie przebyłbym za dużo dystansu, a wyspa była zbyt mała, by się na niej ukryć. Z przerażeniem wbiegłem na górę, by zobaczyć, jak moi ludzie są daleko, ale tam zobaczyłem coś wspaniałego, magicznego. W tej chwili już wiem, że był to teleport, który ostatecznie doprowadził mnie tutaj. Jest to kuriozalne miejsce, pełne okropnych pełzaczy, które jednak nie atakowały mnie z obawy przed blaskiem mojego skarbu. Zatrzymałem się w jaskini na najwyższym poziomie, mając znowu nadzieję, że moi myśliwi mnie nie znajdą. Okej, okay, tom trzeci. Dzień trzeci. Nie mogłem uwierzyć. Po 3 dniach pobytu nie spotkałem tutaj żywej duszy. Widocznie moja załoga zaprzestała już poszukiwań. Teraz byłem tu już tylko ja wraz z moim sporym skarbem. Pomimo tego postanowiłem ukryć się trochę dalej. Dzień czwarty, dzisiaj. Umeblowałem tu sobie lekko pokój, dlatego że nie wiedziałem, ile czasu będę musiał tu zostać. Tutejszy skarb wydawał mi się kuriozalnym. Tutejszy spokój. Byłem do niego nieprzyzwyczajony. Na statku ciągle coś się działo. Nuda była po prostu nie do zniesienia. Tom czwarty. Dzień piąty. Z jakiegoś powodu źle się teraz czuję. Na zewnątrz jaskini powstało coś w rodzaju mgły. Czy powinienem coś zrobić? Tak czy owak muszę to jeszcze znieść ze względu na skarb. Jest jeszcze zbyt niebezpiecznie, by wrócić na wyspę. Miejmy nadzieję, że jutro poczuję się lepiej. O, moja księga siły. No, widać, że się poczuł lepiej w taki sposób, że po prostu zmarł. Witaj. Czy to wszystko? Nie, w koło leży jeszcze dużo rzeczy. Co ty pierdzielisz? Tu już nic nie leży, człowieku. Przecież ja już wszystko zebrałam. Dobra, wciśnijmy ten przełącznik, bo może on coś jeszcze zrobi. O, złoty kielich. I jeszcze jeden złoty kielich. Coś jeszcze tutaj jest? Przejrzę sobie telekinezą. Wygląda na to, że nie. Możemy już iść, panie magu, stąd. O nie, teraz jeszcze będziesz chlał ryżówkę. Chłopie! No witaj, witaj. Czy to już wszystko? Jak opowiadał mi jeden z ludzi Langriana, on i jego ludzie często napadali na statki. Poszukaj dokładnie każdy kąt. Przeszukaj. No przecież już przeszukałam, tu już nic nie ma. O proszę, jeszcze tutaj coś było. Ale no to już na pang jest wszystko. No sorry, no. O, jeszcze tutaj coś jest.
Złoty talerz, ale no to już jest na bank wszystko. Teraz możemy iść. Co ty, chłopie, robisz? No witaj. Witaj. Wszystko? Przeszukaj dokładnie każdy kąt. No ale tutaj już nic nie ma, no. Człowieku, daj żyć. Nie widzę już tutaj nic, naprawdę nic. Kompletnie. Lando? Może ty coś znalazłeś? Ty, ja się świecę tak jak ten gościu. Czy to oznacza, że ja umieram? Takie pytanie mam. No bez jajec, że ja tu nie... Ale badziewie. To jest prawdopodobnie ostatnia rzecz, którą należy wziąć stąd. Może telekinezą to zbierzemy. No, halo, panie pucharze, no dlaczego? No, dawaj. Ale badziewie. Seriously? Czemu ja tak nisko skaczę? Nie podoba mi się to. Za pomocą telekinezy to ja raczej powinnam móc to zebrać. A nie mogę, no łe. No halo. Dobra, wiecie co, bo mi się nie chcę bawić. Tylko F5 sobie zrobię. A nie, F5 sobie zablokowałam teraz kamerę. Łopanie Boże, co ja zrobiłam? Dobra, zapiszemy grę. I zrobimy wczyt gry. Powinno się ogarnąć. O nie, znowu jestem malutka. Oh my god, tak nie powinno być. Dobra, to F8. Mogę to zabrać. Ale nie telekinezą, człowieku. Super, poszukiwanie skarbu. Kurwa mać, znowu to zrobiłam. Przez to zablokowałam kamerę. Dobra. Wyłączmy Marvina. O, i teraz jak wyłączam Marvina, to jestem nagle duża. Zebrałem już wszystko. Dobra robota. Gdy jeszcze cię nie było, znalazłem zwój teleportacyjny, który przeniesie nas z powrotem na wyspę. Ale nie mogę go użyć tutaj. Wyjdźmy z tej jaskini. No okej, okay, mam jakieś dziwne przeczucie, że coś się stanie i że to nie jest normalne. Ale może to tylko moje głupie przeczucie. Zaraz zobaczymy. No, wyszliśmy z jaskini i co? Witaj. Chyba będziesz musiał mnie po prostu zaczepić. O, to był rozdział 3, Dolina. To co, jeszcze rozdział 4 przed nami niby? Dziwna sprawa, nie sądziłam, że jeszcze dożyjemy 4 rozdziału. Ale no, okej. Czyli wygląda na to, że uda nam się dzisiaj zakończyć moda, więc ja sobie niepotrzebnie włączyłam jakikolwiek budzik, bo powinniśmy to dzisiaj ogarnąć. Ach, więc jesteśmy. Łupy dzielimy na 3 równe części, zgoda? Zgadzam się, każdy z nas dostanie trzecią część, więc każdy dostaje po 6 przedmiotów. Proszę, oto twoja część. A to twoja. Ach, to było niesamowite. Potrzebuję teraz paru dni odpoczynku. Do zobaczenia. To była naprawdę niezła przygoda, ale teraz potrzebuję trochę odpoczynku. Do zobaczenia. Dobra, nie wiem dlaczego ekran mi się trzęsie. Trzęsienie ziemi już powinno ustać, ale no coś jest nie tak. Właśnie, tak w ogóle. To podobno przy teleporcie powinien być chrząszczyk. Ja jestem ślepa, bo ja żadnego chrząszcza tu nie widziałam. To jest chrząszcz? Ludzie, przecież to nie wygląda jak chrząszcz w ogóle.
Się dziwi, czy ja tego nie widziałam. Gdzie jest ten podbierak cały? Halo. Nie pochodnia. Podbierak. Mamy chrząszczyka górskiego. Także możemy oddać zadanie. Nie pytajcie mnie, dlaczego tak się trzęsie ekran, bo nie umiem wam odpowiedzieć w sumie. Kto to chciał? Gościu w obozie, prawda? Na mieliźnie jeszcze musimy ogarnąć zadanie, bo może się udało dla Kestrala zbudować tą łódkę naprawić. Ale to za chwilę, nie ma co się martwić. Tutaj stoi Kestral. A ty masz coś dla mnie? Jakiegoś questa? Cokolwiek? Witaj, przyjacielu, nic nie masz. Heron, to z tobą też na pewno nic już nie było. Tutaj powinien jeszcze jeden gościu być w obozie, bo jeden jest poza nim. Podejrzewam, że gdzieś tu stoisz. Gdzie ten chłop poszedł? No halo. On miał na imię Gerd albo Giran, ale powinien też tu gdzieś być. Wiecie co, może się prześpimy do rana i powinno też się wtedy ogarnąć to wszystko. Oni się wtedy też, myślę, że powinni gdzieś tutaj kręcić. Oni często rano stoją tutaj nad wodą, ale widzę tutaj, że jest tylko Kestral. No halo. O, tutaj w ogóle były jabłka, no ale już nie chcę się ich zbierać. No i nasiona bagiennego ziela również. Kumpel jeden mi zniknął. On chciał te rzeczy związane z tym podbierakiem, te owady, a nie mogę go znaleźć. No cóż. Wiecie co, to zajrzyjmy może na przykład do maga. Jeszcze zobaczmy, co on tutaj robi. Może jakiegoś kwestika jeszcze? Nie, widzę, że nic. Znowu chleje tam, spoko. Chciałam znaleźć tego jednego gościa. Może być tak, że on po prostu... Ale, kurde, słyszę głosy. Może on tutaj stoi koło tej łodzi, ale no nie wydaje mi się, żeby tutaj stał. Tu jest tylko jeden gościu. Dobra, za chwilę. Jeszcze chciałabym zająć się sprawą tego domu dla Lando. Ponowne spotkanie z Lando. Chociaż wiecie co, i nie wiem, czy jest sens. Chociaż ten quest mógł być naprawdę fajną sprawą też. Te owady chciałabym oddać, ale niestety nie wiem, gdzie ten gościu siedzi. On powinien gdzieś tutaj być, a jest jakiś kłopot i po prostu go nie widzę. Tu jest pewnie ten drugi gościu na H, dokładnie Heron. Może Herona spytam, gdzie jest tamten. Oczywiście on nie wie, gdzie jest. No powinienem jeszcze móc zrobić to jedno zadanie, ale widzę, że nie mogę. Może go tam ta ryba zeżarła. Cholera wie. To nie wiem, może się zajmiemy jeszcze tym domem dla Lando. I na tym chyba skończymy, bo z tego co ja się orientuję, to jesteśmy praktycznie na końcówce już. No i chciałam tylko te takie jakieś drobniejsze zadania skończyć, ale no. Spróbujemy się przejść na tę skałę, bo powinien tutaj chyba Lando siedzieć, bo on się teraz przenosi właśnie na drugą skałę tak jakby. Więc zobaczymy, czy on tam jest. Jeżeli go nie będzie, no to sobie damy spokój i pójdziemy po prostu do tego głównego gościa. Okej, widzę, że Lando tam siedzi, trudno go nie zauważyć. Chciałabym jeszcze dla niego właśnie chatę stworzyć, bo wcześniej mi to nie wyszło, więc jeszcze tak na koniec. Fajnie by było to dzisiaj zrobić. Cześć, Lando! Hej, znowu się widzimy! Zbyt daleko się nie przeniosłeś. Powiedziałeś, że gdy spotkamy się znowu, będziesz miał dla mnie jakąś robotę. Tak, racja. Właściwie ten kamień jest dosyć dobry, ale wystarczy tylko jedna większa fala i już jestem cały mokry. Poza tym chciałbym zamieszkać bliżej wyspy, może nawet na wyspie. Nie macie może dla mnie jakiegoś miejsca w obozie? Mieliśmy niedawno wolną chatę, ale teraz jest już zajęta, więc muszę zadowolić się tym, co mam tutaj. Moment, przecież mamy specjalistę w budowie, Herona. On wie, jak wybudować chatę. Sądzisz, że moglibyśmy się go spytać?
Myślę, że najlepiej będzie, jeśli sam się go o to spytam. Dobrze, więc pytaj się. Wybaczcie, że tak natrząchałam trochę tym, jak to się nazywa, pop filtrem. Po prostu tak jakoś mam nisko ułożony dzisiaj mikrofon, że o niego kilka razy zahaczyłam. No to jak widzicie, jeszcze uda nam się prawdopodobnie wybudować chatę. Jeżeli chodzi o ten miód dla maga, to nie wiem, jak to zadanie wykonać. Tak naprawdę on dalej ma problemy ze snem. Podobno niby granie mu na lutni miało sprawić, że będzie nudny, że się znudzi i pójdzie spać. Możemy do niego później spróbować podejść i zagrać na tej lutni. Chciałabym oddać te pieprzone owady temu gościowi, ale ten gościu gdzieś polazł, cholera wie gdzie. I teraz go nie widzę. Chyba, że runą kontroli zaznaczymy, bo tak, Herona, no to wiadomo. Tylko, że jak widzę, to mi tak łatwo nie wykrywa, muszę stać w miarę blisko. Kurde, gdzie ten człowiek poszedł? Heron, ja wiem, że tu jesteś. Nie wiem, gdzie ten jeden palant, ale Heron. Witaj. Mógłbyś zbudować chatę dla mojego przyjaciela? To nie musi być nic specjalnego, tylko jakaś mała chatka, najlepiej na plaży. Byłeś już świadkiem tego, co się dzieje, gdy próbuję coś zbudować. Zapomnij. Ale co on ze sobą pocznie? Nie ma dachu. W porządku, nie wiedziałem, że jest aż tak źle. Mogę spróbować wybudować dla niego jakąś małą chatę. Może w końcu uda mi się zrobić coś pożytecznego. Ale robię to tylko ze względu na to, że mi pomogłeś. Teraz będziemy kwita. Dziękuję. Mam już pomysł, gdzie mogę coś zbudować. Chodź za mną. No dobra, to idziemy. Kurde, gdzie ten trzeci koleś poszedł? Co za palant. Teraz gościa nie znajdę chyba i mu tych owadów nie oddam. Pewnie zbuduję tą chatę, a nie, pewnie gdzieś przy wodzie, czyli tu. Myślę, że to miejsce jest idealne na chatę. Nie ma tu żadnych drzew, które przeszkodziłyby w budowie, a jednak jest on nadal stosunkowo blisko obozu. Myślę, że mu się spodoba. Dobrze, więc zacznę od teraz. Ty mógłbyś również zrobić coś dla mnie. Zdobycie drewna do budowy nie będzie stanowiło problemu, ale nadal brakuje mi piły i młotka. Piły mam jakąś przy sobie. Świetnie, masz młotek? Na razie nie. Szkoda. Gdy mi go przyniesiesz, będę mógł zająć się budową nowego domu. Kim jest właściwie ten przyjaciel, o którym ciągle mówisz? Właściwie nieważne. Jest tu ktoś jeszcze? Musisz powiedzieć o tym Giranowi. Pozna go dopiero wtedy, gdy mój znajomy tu zamieszka. No cóż, pora na mnie. Dobrze, ale nie zapomnij młotka. Jak długo potrwa budowa, lepiej przynieś mi młotek. Skąd ja ci mam wziąć młotek, skoro ostatni młotek oddałam drugiemu palantowi? Dobre pytanie, skąd ja mam znaleźć młotek? Może mi tamten pożyczy? W ogóle tego ptaka podobno można upolować, tylko ja jestem upośledzona i wątpię, że mi się to uda. No, halo. Ja naprawdę Girana trafiłam. Trafiony. Z mewy coś wypadło. Ok. To nie brzmi dobrze. Szkic. Czy to jest szkic, o którym ja myślę? Tak, to jest szkic, o którym myślałam. Naprawdę musieli go tutaj wcisnąć. Mam nadzieję, że nie zakończę nagle wątku fabularnego. Może zapo... Wybacz, bo ja ci tam sprzedałam luja. Możesz mi pożyczyć młotek? Oczywiście. Spoko, dzięki gościu. W takim razie chodźmy zanieść tamtemu młotek. On powinien wybudować naszemu koledze domek. I zobaczymy. Chciałabym, żebyśmy mieli pusty dziennik, jeżeli chodzi o tego moda, bo nie był długi, ani jakiś bardzo zawiły, ale no niestety jest z tym kłopot. No dobra. Heron. Wita. Proszę, masz młotek. Dobrze, biorę się do pracy. Jak długo potrwa?
Nie za długo, mam wszystkie narzędzia, w ciągu kilku dni powinna być gotowa. Dobra. Spróbujmy ogarnąć jeszcze sprawę z magiem. A może ten nasz kumpel poszedł gdzieś tu, do cholery jasnej? Może na tą górę wlazł? Cholera wie. Lepiej się przejść, wiecie? I zobaczyć. No, nie widzę go za bardzo nigdzie. Możemy spróbować przejść tędy. Ale to nie w ten sposób. I spróbować gościa namierzyć po prostu z góry. To chyba nie będzie takie głupie. Mogę tu wejść, czy nie mogę? No przecież się dało. Fajnie, że się złapałam, ale co z tego? Z góry powinno być prościej go dostrzec. Tam jest Kestral. Myślicie, że jak spadnę... Zapomniałam w ogóle o tym, że tutaj jest ten bug. Spróbujemy gościa namierzyć, bo ja jestem jakaś głupia chyba. No nie ma go tutaj ewidentnie. Zaznacza mi Kestrala. Tylko. Co za badziew. Może chyba gościu nie istnieje w świecie gry. Pocieszające. No dobra. Chodźmy jeszcze do maga. Spróbuję mu kilka razy zagrać na tej pieprzonej lutni. I może powie mi, że jest mu tak nudno, jak ja to robię, że po prostu... no. Czy wy tutaj jesteście na pogaduszkach, do cholery? Gerd, ty idioto. Masz ważkę. Świetnie, dziękuję. Masz chrząszcza. Zawsze chciałem go zobaczyć z bliska, dzięki. Dobrze było... Dobrze, to były wszystkie owady. Dziękuję bardzo. Grimberg, coś z tobą? Nie. Dlaczego wy tutaj jesteście na pogaduszkach? Proszę mi to wytłumaczyć. Spróbujemy panu magowi zagrać kilka razy. To się chyba nigdy nie skończy. Gdzie ta lutnia uciekła? Słyszę gdzieś kretoszczura, chyba tam się zrespiruje pod spodem. Ty jak zwykle jesteś po prostu pijany w sztok. To nieważne. Nie chciałbym być teraz jego skórze. Widzę, że gra mi tak nie za bardzo daje pograć. No cóż. Więc magiem raczej się nie zajmiemy. Jeżeli chcę tą chatę dla Lando, no to wypadałoby mi teraz się po prostu przespać. Najzwyczajniej w świecie. Tak gdzieś z 2-3 nocki przydałoby się przespać, żeby to ogarnąć i wtedy iść do Herona i prawdopodobnie chata będzie gotowa. Także prześpijmy się jeszcze na pewno jeden dzień, chociaż najlepiej będzie 2 dni się przespać. Odcinek będzie troszeczkę dłuższy prawdopodobnie, ale no ostatni to już jest, moi drodzy. Więc myślę, że ma ku temu prawo, żeby był dłuższy. Teraz muszę pomyśleć nad kolejną modyfikacją. Nie spodziewałam się, że dzisiaj skończę. Myślałam, że jakby kolejny odcinek będzie tym ostatnim. No a tutaj życie mnie zaskoczyło. Dobra. O, widzę, że chata stoi, więc jest już szansa, że jest zbudowana. Pytanie tylko, dlaczego ona stoi w wodzie. Hej, masz wyczucie czasu. Właśnie skończyłem budować chatę. Teraz możesz przeprowadzić tutaj swojego kumpla, by ją zobaczył. Wrócę więc do obozu. Giran na pewno zauważył, że mnie nie było tyle czasu. Pewnie miał dla mnie w międzyczasie robotę. Wielkie dzięki za pomoc. Dobrze. Akurat naprzeciwko tego wielkiego kamienia, więc to nie będzie kłopotem. Powiemy Lando, że ma już chatę i prawdopodobnie zadanie powinno nam się wykonać. On tam siedzi dalej na tej skale, tak. Zadanie powinno nam się wykonać, a później pójdziemy do tamtego gościa i załatwimy z nim ostatnią sprawę, która prawdopodobnie doprowadzi nas do końca modyfikacji. Lando! Hej, Twoja chata jest już gotowa. Co? Wspaniale. Gdzie ona stoi? Zaraz obok na plaży. Muszę ją jak najszybciej zobaczyć. No dawaj, Lando, popłyniemy razem. Co ty na to?
Chodź, płyniemy razem. O Jezu, ale fajnie. Co tam, panie szkielet? Czy to normalne, że jestem szybsza od Lando? Nie mam pojęcia, ale wow, fajnie. Zaraz się może czegoś nowego jeszcze dowiemy. No prawdopodobnie zakończymy zadanie tak na 1000%, bo Lando już właśnie ma chatkę. Aż wejdę sobie do środka zobaczyć, co tutaj jest. O, jest łóżko. Jest też jakiś kufer. O, w nim są itemsy. Zabrałam ci. Fantastycznym jest to, co dla mnie zrobiliście. Dobrze, może jest nieco koślawy i nie wygląda stabilnie, ale jakie to ma znaczenie? Cieszę się, że ci się podoba. Jestem ci dłużny, ten dom jest po prostu dla mnie stworzony. Cóż, na pewno na mnie już czas, do zobaczenia. Wykonało nam się zadanko? Tak. Super. No to sprawę z Lando mamy załatwioną, czyli możemy iść do Girana. I prawdopodobnie zakończyć właśnie modyfikację. Wow, fajny mod, podobał mi się. Całkiem przyjemny, ale obawiam się, że gdyby nie poradnik, to bym sobie w niektórych momentach po prostu nie poradziła. Ale no, przynajmniej coś się udało zrobić. Giran, proszę, oto twój młotek. Dziękuję, właśnie go potrzebowałem. Skończyłeś już naprawę? Tak, wszystko gotowe. Łódź będzie pływać nawet lepiej niż wcześniej. Dobrze, pójdę więc powiedzieć o tym Kestralowi. Powiedz również Gardowi i Heronowi, że mają przyjść. Potrzebujemy ludzi, by zepchnąć łódź do wody. Postaram się zorganizować jeszcze kogoś oprócz nich. Masz na myśli maga i starego człowieka? Tak, i również Lando, ale on jest... Masz na myśli tego szkieleta? Dobry pomysł, zaproponował mi już swoją pomoc, gdy byłeś w kopalni. Tak więc do zobaczenia. Okej, czyli widzę, że jeszcze musimy ściągnąć ludzi na sam koniec. Najlepiej będzie, jeżeli pójdziemy właśnie takim takie kółeczko zrobimy. Zaczniemy od Lando, potem od naszych towarzyszy i na końcu pójdziemy w stronę Maga i Grimberga. I na tym chyba prawdopodobnie się zakończy ta modyfikacja. Ciekawe, czy Lando siedzi w chacie, czy tutaj sobie stoi? Stoi tutaj, dobrze. Lando? Hej! Potrzebujemy twojej pomocy. W czym mam pomóc? Musimy zepchnąć łódź do wody. Mówisz o łodzi po drugiej stronie wyspy? Tak, możemy liczyć na ciebie, jasne. Super. No i fajnie. To zioło to już niech sobie tutaj leży. W ogóle zastanawia mnie ta poświata złota, bo od kiedy zebraliśmy ten skarb, to tak się świecimy. Kestral? Witaj przy... Twoja łódź już jest naprawiona. Co? Naprawdę? Jest jeszcze jedna rzecz, którą musisz mi wytłumaczyć. Dlaczego przybyłeś na tę wyspę? Nasłuchałem się starych pirackich historii. Słyszałem, że na tej wyspie jest skarb, jednak nic nie znalazłem. I właściwie teraz mam dosyć tej wyspy. Chcę teraz wrócić jak najszybciej do Corinis. A co z tobą? Chcesz popłynąć ze mną? Nie jestem do końca pewien. Właściwie też mam dość tej wyspy, ale chcę się najpierw upewnić, że już zrobiłem wszystko, co do mnie należało. Rozumiem. Zastanów się, mogę poczekać z odpłynięciem, bo w końcu i tak jestem ci dłużny. Ale teraz chcę zobaczyć swoją łódź. Idziemy. No to pędź. Fajna sprawa, bo nam się udało znaleźć ten skarb. Witaj. Potrzebuję twojej pomocy. O co chodzi? Łódź jest naprawiona, trzeba ją zepchnąć do wody. Ty idziesz tam już chyba, no nie? Raczej tak. Dobra, to jeszcze załatwimy tutaj chłopaków w tym miejscu i to byłoby na tyle w takim razie. Zepchniemy łódkę i powinno być w porządku. Tak, widzę, że oni dalej sobie tutaj dyskutują. Mag? Witaj. Masz trochę czasu? O co chodzi? Trzeba zepchnąć łódkę. Będziecie sobie radzić beze mnie? No dobra. No dobrze. Grimberg. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Od co? Macie trochę czasu? Jest coś do zrobienia, mój chłopcze? Nadal potrzebuję pomocy, by wepchnąć łódź do wody.
Myślisz o łodzi, która należy do tego Kestralda? On nazywa się Kestral. Tak, Giren już naprawił łódź, ale niestety sama nie wejdzie do wody. No dobra, pomożemy. Dlaczego zawsze tak się dzieje? Witaj. Dobra, czyli wy też już prawdopodobnie idziecie, chociaż widzę, że aktualnie to rozmawiacie zamiast iść. Ale no okej, wydaje mi się, że zebraliśmy wszystkich, już mi się tam pojawili na horyzoncie. W ogóle fajnie, że z nimi przed tym gadałam, po czym nagle się przeteleportowali tu. Dobra, Giran. Witaj! Czy tylu ludzi już wystarczy, by wepchnąć łódź do wody? Tak, myślę, że w piątkę uda nam się to zrobić. Teraz musisz jeszcze porozmawiać z Kestralem. Wspominał mi już, że chce jak najszybciej wydostać się z tej wyspy. Dobrze, porozmawiam z nim. Kestral? Witaj! I co ty na to? To wygląda naprawdę świetnie. Postanowiłeś już wybrać się ze mną? Czy nadal masz jakieś wątpliwości? Podejrzewam, że mogę wybrać. Wybieram się z tobą. Wspaniale, dobra decyzja. Chcesz wypłynąć razem z Kestralem? Tak, chcę w końcu wydostać się z tego przeklętego miejsca. W ostatnim czasie miałem dość przygód na tej wyspie. Przygód? Co tutaj było więc aż tak ekscytującego? Oj, żebyś ty wiedział. Cóż, zderzyliśmy się z naszą łodzią o skały, ale to wszystko. Zajęliśmy się później odbudową naszego obozu, a ty pokopałeś sobie trochę rudy w kopalni. Chyba nie było to szczególnie ekscytujące. A, rozumiem, czemu chcesz stąd odejść. Tu jest po prostu zbyt nudno. Gdybyś tylko wiedział. Ja wraz z Gerdem zostaję tutaj. Teraz, gdy łódź jest naprawiona, mogę w końcu zająć się naprawą obozu. Trzymaj się i pamiętaj, by koniecznie nas jeszcze kiedyś odwiedzić. Odwiedzę was, obiecuję. Chodźmy więc zepchnąć tę łódź do wody. Nie wiem, czy będziecie widzieć cutscenkę, ale aktualnie bohaterowie po prostu tę łódź właśnie spychają do wody. Mamy ostatni rzut na wyspę. Ale no co myślę, moi drodzy, że to już by było wszystko. Dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka, za śledzenie całej serii. No i zapraszam do kolejnych, bo prawdopodobnie jutro pojawi się coś nowego. Także jeszcze raz dziękuję wam za obejrzenie, do usłyszenia i cześć!